Trwa drugi przegląd sztuki współczesnej Nowa Awangarda. Wydarzenie jest podzielone na dwie części. W części konkursowej młodzi artyści prezentujący najciekawsze praktyki artystyczne nadsyłali swoje prace. Druga część to wystawa, na którą składają się dzieła wyłonione przez jury. Wystawa dostępna jest w katowickiej galerii Szyb-Wilson. Do konkursu w tym roku zgłosiło się 630 artystów, z czego jury zakwalifikowało 206. Artyści są z całej Polski, ale nie tylko, również z Czech i z Norwegii. Artyści są profesjonalni, jak i nieprofesjonalni. Na przeglądzie pokazywane jest głównie malarstwo, ale również grafika, tkanina, rzeźby, wideoarty. Na wernisażu był również performance. W ramach przeglądu pokazywana jest również instalacja Marzec 68, upamiętniająca 50. rocznicę wydarzeń z tamtego okresu. Autorami są artyści Jan Jagoda i Anna Bierońska. Instalacja z kolażem, która łączy różne dziedziny sztuki. Przede wszystkim mamy tutaj wycinki gazet, mamy tutaj graffiti zastosowane oraz obrazy pokazujące trudność, w jakiej znaleźli się studenci w czasie strajków. Nasza instalacja przypomina, że strajki odbywały się nie tylko w Polsce, w Katowicach czy w Warszawie, ale również w innych miastach europejskich, w Paryżu czy też w Berlinie. Wystawę prac pokonkursowych drugiego przeglądu sztuki współczesnej Nowa Awangarda wraz z instalacją Marzec 68 można zwiedzać do 20 maja.